Hej, hej. Dzisiaj miałam dosyć udany dzień. Poza jednym drobnym mankamentem, ale o nim za chwilę. Zrobiłam dzisiaj jogę lekcję trzecią rano i jestem z siebie ogromnie dumna, ponieważ zrobiłam ją całą. Zgrzałam się przy niej, spociłam, ale zrobiłam wszystko w sposób prawidłowy. Mam nadzieję, bo jednak nie mam instruktora, który mnie ogląda, co jest troszeczkę problemem. Na razie wszystko na wyczucie robię. Ale udało mi się wytrzymać w bocznej desce tyle, ile Gosia chciała. Więc naprawdę, naprawdę jestem z siebie dumna. I to tak na luzie. To nie jest tak, że jakoś strasznie cierpiałam, próbując utrzymać tę boczną deskę. Nie, właśnie o to chodzi, że jakoś tak się utrzymałam, było w porządku i czułam w sobie tę siłę, żeby się utrzymać i jestem bardzo dumna z tego powodu. Potem pojechałam do miasta pozałatwiać różne rzeczy na rowerze, co Fitbit odnotował jako 38 minut jazdy, a raczej 38 aktywnych minut, bo on nie rozpoznał, że jest to rower. On niestety ma z tym drobne problemy. Dopóki ja mu nie powiem, że to był rower, to on o tym nie wie. Jeden mankament, o którym wspomniałam na początku, to biegunka. Prawdopodobnie przez to, że wczoraj obżarłam się tą tempurą. Zjadłam dwa kalafiory, dwa brokuły, kilka cebul, nie wiem ile takich, takie plasterki cebuli, jednego kurczaka w tempurze, więc można by to potraktować jako, że zjadłam całe dosyć tłuste danie i prawdopodobnie dzisiaj z tego powodu cierpię, mam biegunkę. Chociaż też nie do końca jestem pewna, bo to nie boli, to znaczy boli, ale nie w środku, nie boli w brzuchu. I troszeczkę przypomina to początki diety, kiedy zaczynałam i wtedy mnie goniło. Ale podejrzewam, że to raczej są efekty tego, że no, podjadłam wczoraj sobie troszkę. Ale mam takie przemyślenie na dzisiaj, że chyba lepiej jest być na diecie, na dobrej diecie, przez cały czas, jeść zdrowe rzeczy, niskokaloryczne i tak dalej, i czasem sobie podjeść, niż nie być na tej diecie i podjadać. Bo jeżeli ja nie jestem na diecie, czyli jem normalnie rzeczy wysokokaloryczne, znaczy wysoko, no, takie w miarę kaloryczne, dosyć ciężkie, takie, które powodują po prostu, że tyje, nie są zdrowe do końca i jeszcze w trakcie przygotowywania tych dań podjadam, to jest znacznie, znacznie gorsze, niż jeżeli ja teraz jem te warzywa, piję soki warzywne, piję koktajle, zjadam wszystkie te rzeczy, które są zdrowe i czasem podjem sobie taką porcyjkę jedzenia normalnego, czyli normalnego, ciągle nazywam to normalnym jedzeniem, ale tak, to jest normalne jedzenie. Normalne dla większości ludzi, tak? A dla większości ludzi nienormalnym jest jedzenie samych warzyw. Dlatego ustalmy, że faktycznie to jest normalne jedzenie. No, takie warzywa w tempurze. To jest wegetariańskie danie. Tak? Kurczak był obok. W zasadzie smażyłam go dopiero na samym końcu i podjadłam go jako ostatniego. I to takie wegetariańskie jedzenie, tak? Czyli też normalne dla wegetarian, tak? Będę też jadła jedzenie normalne dla wegan. Dla kogo, dla każdego coś co innego jest normalne. Dla mnie normalnym jedzeniem jest po prostu normalny polski obiad, schabik, ziemniaczki i buraczki, czy coś takiego. Po prostu tak zostałam wychowana i tak traktuję jedzenie po prostu. Aczkolwiek ta dieta zmieniła dosyć sporo w moim myśleniu o tym, co powinnam jeść na dane posiłki. Już wiem, że nie muszę jeść koniecznie ciepłego dania na obiad, a kanapek na śniadanie i kolację, tylko że mogę jeść co chcę. Na zimno, na ciepło, na lodowato. I też żyje. To też warto podkreślić, że żyje. Więc skoro żyję na tej diecie, czasem sobie coś podjem, dalej chudnę, to czy jest w tym coś złego?
rozumiem, jeżeli faktycznie podjadałabym na każdy posiłek, ale ja tak naprawdę wczoraj podjadłam tylko i wyłącznie tę tempurę. Czy wieczorem coś podjadłam? Jeszcze trochę tego serka pleśniowego, bo jest bardzo smaczny. Ale to tak okruszyna, to naprawdę nie ma dużo kalorii, takie okruszki, które ja podjadam. Dlatego uważam, że to jest dobre. Może nawet nie do końca dobre, ale nie jest złe. Że czasem sobie podjem jakieś okruszki. Gorzej, jeżeli te okruszki stanowiłyby dania główne, przekąski, zapojki i inne takie rzeczy. To wtedy tak, wtedy faktycznie byłoby to złe. Ale jeżeli tak sobie skubnę, faktycznie nie powinnam obżerać się słodkimi rzeczami, tłustymi rzeczami, ze względu na to, że moje ciało jeszcze nie jest na to gotowe, bo to jest dieta na wychodzenie, żeby ono się spokojnie przyzwyczaiło do tego. Ta flora bakteryjna uspokoiła się, bo ona teraz pracuje na najwyższych obrotach, próbując przetworzyć wszystkie te części roślinne, które tam dostaję. Ja po prostu teraz jestem koniem, można by powiedzieć, i tam te bakterie mocno pracują, więc w momencie, kiedy dostają coś, czego nie są w stanie przetworzyć, prawdopodobnie po prostu przepuszczają to przeze mnie. Taka jest moja teza. To takie moje przemyślenia na dzisiaj, bo czuję się dobrze. Owszem, goni mnie, po tym jak po wizycie w łazience, która dosyć długo trwa, czuję się kiepsko, bo boję się, że zaraz muszę wracać i mam dreszcze. No nieprzyjemności z tym związane są. Ale jako tako samopoczucie jest w porządku. Te wczorajsze spodnie mnie bardzo podbudowały. I jeszcze waga dzisiaj pokazała 91 kg równo. Więc moim zdaniem nie mam czym się smucić. Widziałam dzisiaj kilka razy moje odbicia w lustrach i podobają mi się te odbicia. Ja wiem, że nie jestem szczupła, ale podoba mi się to, jak wyglądam na chwilę obecną. To chyba już jest ten moment, kiedy ja to ciało akceptuję. Kiedy ja to ciało kocham. To jest całkiem przyjemne. To jest naprawdę przyjemne zaakceptować swoje ciało. Już nie traktuję go jako coś złośliwego, nie traktuję go jako mojego wroga. Bo jak widać, jeżeli dobrze się nim zaopiekować, to ono nie tyje, tak? Tylko chudnie. To jest 5 tygodni 9 kilo. Póki co. Waga codziennie pokazuje trochę mniej. Chyba, że się obeżę tempurą, to wtedy więcej. No, tak. Bo jednak to trochę wolniej się trawi i tam żołądek i jelita się z tym męczą. To tak, to ja to rozumiem. Ale zaczynam akceptować siebie już tak na dobre. Można by powiedzieć, podoba mi się to ciało, nie jestem na nie zła. I w sumie coś takiego chciałam osiągnąć. Nie chciałam być zła na moje ciało. Moje ciało robi postępy w jodze, w miarę chudnięcia. Robi postępy w masie ciała. Cały czas robi postępy. Moje ciało się odwdzięcza faktycznie, więc czemu miałabym być na nie zła, skoro ono jest wdzięczne? Skoro ono współpracuje z tym rytmem, jaki sobie narzuciłam. A podkreślam, że nie uprawiam jakoś intensywnie sportu, ani nie chodzę głodna. Piję więcej wody. Nauczyłam się już pić więcej wody. Piję 2700 ml dziennie, chyba że mam jakiś gorszy dzień, to wtedy 1700, jakoś tak. To wtedy mam o litr mniej. Ale już się nauczyłam. Ta buteleczka bardzo mi pomaga w tym, żeby pić. Dodaję sobie różne smaczki i taką wodę się łatwiej pije niż wodę, która po prostu smakuje wodą. Dzisiaj trochę dłużej było. Dzisiaj trochę dłuższe przemyślenia, bo naprawdę chodziły za mną przez cały dzień. Ciekawa w sumie jestem, co wy na to. Czy to jest złe takie to podjadanie, kiedy masa ciała dalej spada, czy w sumie nie? A także, czy warto nienawidzić swoje ciało dlatego, że nie umiem się nim zaopiekować? Też nie.
do następnego.